Do rozpoczęcia kolejnego sezonu piłkarskiego pozostało niewiele czasu. Rozgrywki w Lidze Okręgowej rozpoczynają się już 12 sierpnia. W wielu klubach prezesi dopinają ostatnie szczegóły nowych kontraktów. W Unii Szczemieszyce praktycznie już na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek wszyscy zawodnicy zostali zakontraktowani. Nowymi zawodnikami szczemieszyckiego klubu zostali Wojciech Szymański, Daniel Niedzielski, Sylwester Dębowski, wszyscy przyszli ze Szczekowianki Jaworzno, Artur Tomanek, bramkarz Iskra Pszczyna, Wojciech Franiel, Odra Miasteczko Śląskie, Dawid Szwarga, LKS Start Mszana, Sergiusz Broszczyk, Gwarek Zabrze Drużyny Młodzieżowe. Z klubu odeszli Andrzej Wściubiak, Przemsza Siewierz, Robert Maciejowski, Liga Okręgowa w Krzeszowicach, Konrad Włodarczyk, Przemsza Okradzionów, Konrad Włodarczyk, wypożyczenie do Ujejsca. My z naszą kamerą uczestniczyliśmy w sesji zdjęciowej pierwszej drużyny. Dwóch nowych zawodników szczemieszyckiego klubu udzieliło nam wywiadu, przybliżając mieszkańcom i kibicom Unii Szczemieszyce swoją sylwetkę. Moją przygodę z piłką rozpocząłem w Bukowi Bukowa. Panowie, ja mogę następny robić. Później przeszedłem do Naprzodu Jędrzejów. Czwarta liga to była wtedy, robiliśmy awans do trzeciej ligi. No i później po paru latach przeniosłem się tutaj na Śląsk. No i trafiłem do Unii Strzemieszyce. Wtedy jeszcze też grali w sumie w Lidze Okręgowej. Później po dąbrowskich klubach w Tęczy Błędów, w Zagłębiaku. No i później przeszedłem do Szczakowianki Jaworzno. No w sumie tyle. Teraz znowu czas przyszedł na Unię. Ile pan grał w Szczakowiance Jaworzno? 2 sezony. Czym Unia jeszcze skusiła pana? To znaczy perspektywa jakiegoś takich wyższych celów awansu do czwartej ligi, później może do trzeciej. Zobaczymy, co czas pokaże. No i mniej więcej to. Zaczynając od wieku juniora, to całe moje, że tak powiem, kariera juniorska toczyła się w Polonii Bytom. Następnie po skończonym wieku juniora przeskoczyłem do młodej ekstraklasy Polonii Bytom, gdzie grałem 3 lata. Nie udało mi się dostać do pierwszej drużyny Polonii Bytom. Następnie udałem się do drużyny Odry Wodzisław Śląski, która wtedy grała w trzeciej lidze. Niestety nie udało nam się tam awansować, bo cel był taki, że mieliśmy awansować. Nie udało się. Następnie przeskoczyłem do drużyny Szczakowianki Jaworzno, gdzie pod wodzą trenera Gabigi i później trenera Sermaka grałem 2 lata. Też niestety nie udało się awansować. Następnie zasiliłem drużynę Ruchu Radzionków, gdzie grałem przez 2 lata. Niestety w pamiętnym barażu 2 lata temu niestety też nie udało nam się awansować. Później niestety praca zawodowa zmusiła mnie do tego, żeby troszkę z piłki takiej bardziej zawodowej przeskoczyć na piłkę amatorską i grałem w Lidze Okręgowej w drużynie Odra Miasteczko Śląskie. Tam byłem 1,5 roku i teraz nowa drużyna to właśnie tutaj Unia Strzemieszyce. Czy jakieś inne propozycje były oprócz Unii Strzemieszyce? Oczywiście jakby na tym poziomie Ligi Okręgowej to te propozycje są tak naprawdę co pół roku. Natomiast tutaj trener Pierścionek był najbardziej konkretny, prezes był najbardziej konkretny i tak naprawdę inne kluby nie wchodziły w ogóle w grę. Jakie argumenty pana przekonały do Unii Strzemieszyce? No tak naprawdę przede wszystkim postać trenera Pierścionka, który jest dość mocną osobowością. Na tych rozmowach przed sezonem, przed startem tego okresu przygotowawczego, no to jasno nakreślił cel, jaki ma tutaj być w tej drużynie i też jakby postacie kadrowe, które tutaj występują, mocno jakby przekonały mnie do tego, że ten cel, który jest postawiony przed tą drużyną, może być wykonany.